Boże, Justyna Burza. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Władimir Putin chce dziś ogłosić przyłączenie okupowanych przez niego terytoriów do Rosji. Zachód już zapowiedział, że odrzuca roszczenia Putina. Uznał je za kolejną próbę eskalacji. Na dziś tymczasem Radę Bezpieczeństwa Narodowego zwołał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Fikcyjne referenda i próba zaanektowania kolejnych terytoriów Ukrainy były reakcją rosyjskiego agresora na kontrofensywę Kijowa. Kreml musi zdawać sobie sprawę z porażki. Putin przyznał to, sięgając po mobilizację i wysyłanie na front kolejnych żołnierzy. Według Ukrainy Moskwa zmobilizowała 1/3 z planowanych 300 tysięcy. Ale ci, którzy już trafili na front, jak wynika z medialnych relacji, nie nadają się do walki. Mimo to Rosja brnie dalej w eskalację. Putin w nocy podpisał dekrety przygotowujące aneksję Chersonia i Zaporoża. Rosja nie dostanie nowego terytorium Ukrainy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oczekuje od Zachodu, że nie uzna wyników fikcyjnych referendów, jakie Moskwa przeprowadziła na okupowanych terytoriach. Amerykanie zapowiedzieli, że nie uznają roszczeń Putina do suwerennego terytorium Ukrainy. To tak zwane referendum było fikcją, absolutną fikcją. Wyniki zostały wyprodukowane w Moskwie, a prawdziwa wola Ukraińców jest widoczna każdego dnia, kiedy poświęcają swoje życie, aby ratować naród i utrzymać niepodległość kraju. Ale rosyjskiego agresora ostrzegł też sekretarz generalny ONZ, który wskazał, że każda decyzja o kolejnej aneksji nie będzie miała mocy prawnej. To niebezpieczna eskalacja, nie ma na to miejsca we współczesnym świecie, nie wolno tego akceptować. Zapowiedź sekretarza generalnego ONZ została z entuzjazmem przyjęta na Ukrainie. Putin jednak wydaje się, że chce wciąż testować, jak daleko może posunąć się w swoich działaniach, a dziś ma zamiar już oficjalnie uznać okupowane przez niego obwody Doniecki, Ługański, Chersoński i Zaporowski za terytorium Rosji. W odpowiedzi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pilnie postanowił zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, gdzie według sekretarza generalnego tego organu mają zapadać fundamentalne decyzje dla kraju. W ostrych słowach na propagandowy spektakl Putina zareagował doradca Wołodymyra Zełenskiego Michajło Podolak. Prawdziwe życie będzie ciekawsze, kontrofensywa, wyzwolenie, trybunał. Słowa ukraińskich przywódców wskazują, że nie zrezygnują oni z prób odbicia terytoriów okupowanych przez Rosję. Mogą wykorzystywać do tego sprzęt wojskowy, jaki przekazali Amerykanie. Jedynym warunkiem, jaki postawić miał Waszyngton, miało być uniknięcie wykorzystania hajmarsów do ataków na cele w Rosji. Nie dotyczyło to jednak Krymu, co wskazuje, że nie będzie też dotyczyło kolejnych terytoriów fikcyjnie zaanektowanych przez Kreml. Polski Sejm przyjął uchwałę potępiającą nielegalne referenda prowadzone przez Rosję na terenach okupowanych. Posłowie sprzeciwili się wydawaniu wiz rosyjskim turystom oraz uciekinierom przed poborem. Do tego samego wezwali Unię Europejską. W Europie toczy się dyskusja, czy przyjmować Rosjan uciekających przed poborem, czy nie. Uciekinierów nie chcą u siebie na przykład kraje bałtyckie oraz Polska. Sejm przyjął w tej sprawie specjalną uchwałę. Początkowo miała ona dotyczyć tylko wydawania wiz dla turystów z Rosji, ale po pseudoreferendach na terenach okupowanych, ogłoszeniu mobilizacji i masowych ucieczkach poborowych zmieniono treść. Ludzie uciekający przed poborem powinni zostać w Rosji i zmierzyć się z odpowiedzialnością, mówi poseł PiS-u Kacper Płażyński. A w naszym najlepszym i najważniejszym interesie jest Polski, ale też całego wolnego świata, aby ta mieszanka wybuchowa, to niezadowolenie społeczne w Rosji jednak narastało, żeby ten bunt społeczny miał perspektywę rozwoju. Uchwałę poparła opozycja. Stanowisko polskiego Sejmu to ważny sygnał dla europejskich polityków i społeczeństw, przekonywał Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Ta uchwała w dzisiejszym dniu, ta uchwała wobec tych gwałtów, wobec nieszczęścia tej wojny jest kolejnym sygnałem, który płynie z polskiego Sejmu i który powinien być odczytany w całej Europie i w całym świecie zachodnim jako ostrzeżenie. Rosjanie popełniają na Ukrainie zbrodnie wojenne przeciw ludzkości i ludobójstwa, wskazywał z kolei poseł PSL-u Władysław Teofil Bartoszewski. Rosjanie ponoszą za to odpowiedzialność. Ja nie kupuję tutaj teorii, że wszyscy, którzy chcą wyjechać z Rosji, to są opozycjoniści. W przyjętej uchwale Sejm stwierdził, że nie uznaje wyników nielegalnych referendów na ziemiach okupowanych i opowiedział się za wstrzymaniem wydawania wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej.
Posłowie potępili również prowadzone przez Rosję działania wywiadowcze i dywersyjne na terenie Unii Europejskiej. Finlandia zamknęła granice dla rosyjskich turystów. Regulacje w tej sprawie obowiązują od dzisiaj i są reakcją na eskalowanie napięcia przez Kreml. Finlandia nie dołączyła się do działań Polski i krajów bałtyckich, które już wcześniej ogłosiły, że nie będą wydawać wiz turystycznych Rosjanom. Helsinki uległy dopiero teraz, po tym jak Putin ogłosił mobilizację i przeprowadził fikcyjne referenda na okupowanych terytoriach Ukrainy. Obawy kraju spotęgowały dodatkowo wybuchy przy infrastrukturze Nord Stream, a do tego Finlandia nie chce być postrzegana w regionie jako kraj, który wyłamuje się z europejskiej solidarności. Stąd właśnie decyzja o ograniczeniach wobec Rosjan. Obowiązują one od północy. Celem rezolucji jest zatrzymanie rosyjskiej turystyki do Finlandii i tranzytu przez Finlandię do innych krajów strefy Schengen. Decyzja o ograniczeniach dla Rosjan obejmuje kilka wyjątków. Dotyczą one powodów rodzinnych, edukacji czy pracy. Po decyzji fińskiego rządu natężenie ruchu na granicy ma spaść nawet o 50%. Liczba aktualnych wiz turystycznych wydanych Rosjanom to kilkaset tysięcy. Około 50 tysięcy osób przekroczyło fińską granicę po tym, jak Putin ogłosił mobilizację. W weekend widzieliśmy wielu młodych mężczyzn, którzy próbowali dostać się do Finlandii, ale teraz wydaje się, że nie jest ich już tak dużo. Według fińskiej Straży Granicznej większość Rosjan, którzy uciekli przed poborem, ma zamiar przedostać się do innych europejskich krajów. Stany Zjednoczone unikają wskazania winnych w sprawie uszkodzenia gazociągów Nord Stream 1 i 2. Stanowisko zajął Pentagon, który czeka na szczegółowe śledztwo. Amerykanie odrzucili wszelkie zarzuty, że to oni stoją za uszkodzeniem gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Takie sugestie uznali za próbę rosyjskiej dezinformacji. W Europie, jeśli już spekuluje się o winnych, to wskazuje się na Rosję jako tego, który mógł doprowadzić do uszkodzenia infrastruktury. Sprzyja to na pewno polityce Kremla o windowaniu cen i pogłębia szantaż gazowy, zwłaszcza wobec Niemiec. Jednoznacznych ocen unikają Stany Zjednoczone, na co wskazują słowa sekretarza obrony USA, jakie padły na Hawajach. Dopóki nie zostanie przeprowadzone pełne śledztwo, nikt nie będzie w stanie naprawdę ustalić, co się stało. Miałem okazję rozmawiać z moim odpowiednikiem z Danii. Zwrócił mi uwagę, że minie kilka dni, zanim będzie w stanie zebrać odpowiedni zespół, aby przyjrzeć się wszystkiemu i naprawdę spróbować określić, co się stało. Dopóki nie otrzymamy dalszych informacji, nie będziemy spekulować, kto mógł być za to odpowiedzialny. Tymczasem, jak przekazał szwedzki operator sieci energetycznej, na skutek wybuchu przy gazociągu Nord Stream mogło dojść do uszkodzenia szwedzko-polskiego kabla służącego przesyłaniu prądu, gdy w jednym z krajów występuje niedobór energii. Znajduje się on około 500 metrów od miejsca eksplozji. Odcinek jest obecnie wyłączony ze względu na planowany wcześniej przegląd. Trudno zatem określić, w jakim jest stanie. Szwedzi będą chcieli dokonać szczegółowych pomiarów w przyszłym tygodniu. Nie będzie zmiany premiera. Z rządu odchodzi za to szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk. To ustalenia, jakie po wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS przekazał wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. O politycznych planach na najbliższe tygodnie politycy związani z PiS-em dyskutowali w Pułtusku. Wyjazdowe posiedzenie klubu miało dać odpowiedź na pytanie, czy dojdzie do zmiany premiera. Medialne spekulacje wskazywały, że jest to możliwe. Pojawiły się nawet nazwiska kandydatów, których mieli wysunąć przeciwnicy Mateusza Morawieckiego w obozie władzy. W Pułtusku jednak całą sprawę postanowił przeciąć prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Miał deklarować, że zmiany premiera i rządu nie będzie, ale jednocześnie zaznaczył, że partia musi być elastyczna, co oznacza, że są możliwe zmiany personalne. Jedną z nich ogłosił wicemarszałek Sejmu i przewodniczący klubu PiS-u Ryszard Terlecki. Z rządu odchodzi szef kancelarii premiera minister Michał Dworczyk. Wszyscy zajmujący jakiekolwiek kierownicze stanowiska w rządzie czy w partii muszą być do dyspozycji. Jeżeli ich praca zostanie uznana za niewystarczająco skuteczną, to muszą się liczyć ze zmianą. Według Ryszarda Terleckiego odejście Michała Dworczyka nie było warunkiem, jaki postawiła Solidarna Polska w głosowaniu nad przedłużeniem kadencji samorządów. Obóz rządzący celuje w kolejne wyborcze zwycięstwo. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński wezwał polityków swojej formacji do jeszcze większego zaangażowania w terenie.
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział działania osłonowe wobec uczelni. W trakcie inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie przekazał, że nie będzie podwyżek za energię sięgających 1000%, a na szkolnictwo trafi więcej środków, co uwzględnia ustawa budżetowa. Energia elektryczna zarówno w polskich szkołach, jak i na polskich uczelniach nie będzie 1000% wyższa. Ona będzie nieco wyższa, ale do udźwignięcia przez was i przez nas przyjęliśmy budżet, który zakłada 604 miliardy złotych przychodów. Nigdy takiego budżetu nie było. 604 miliardy złotych przychodów. Budżet, w którym o 11 miliardów zwiększamy subwencję oświatową. Nigdy tak mocno subwencja nie była zwiększana. Budżet, w którym, i to następna informacja dla państwa rektorów, który w przepisach również ustawy okołobudżetowej zawiera niemałe środki na inwestycje w naszych uczelniach, choć nie było o to łatwo, bo jest to budżet niestandardowy, który zawiera ponad 100 miliardów złotych wydatków na obronę narodową, bo ona jest najważniejsza w tym momencie, i pomoc dla obywateli w udźwignięciu kosztów ogrzewania, kosztów utrzymania się tej zimy. To są ponad 100 miliardów złotych niestandardowych wydatków. I tak się udało to zrobić. I tak się udało zadbać o uczelnie i będziemy te uczelnie rozwijać. Powołany przez minister klimatu i środowiska Annę Moskwę zespół, który wyjaśnia przyczyny katastrofy ekologicznej na Odrze, przedstawił wstępny raport z prowadzonych prac. W zespole eksperckim pracowało 49 naukowców z 14 instytucji badawczych i polskich uniwersytetów. Pod lupę wzięto niemal 3000 próbek wody. To nie oznacza, że zespół kończy swoje działanie, to nie oznacza, że jesteśmy już na etapie, kiedy wszystko wiemy i kiedy potrafimy udzielić odpowiedzi na każde pytanie. Z Odry wyłowiono około 249 ton śniętych ryb. Do takiej sytuacji doprowadziły panujące warunki atmosferyczne i hydrologiczne. Ponadto, jak podkreślają eksperci, jakość wody w Odrze od lat pozostawia wiele do życzenia. Przez bardzo długi okres nie padało, prawie 2 miesiące nie było istotnych opadów, co spowodowało, że po prostu mówiąc kolokwialnie, w Odrze wody było bardzo mało. Niski stan wody, wysoka temperatura i nasłonecznienie przyczyniły się do zakwitu tak zwanych złotych alg. Obecność Prymnezium parvum została wykazana ponad wszelką wątpliwość. Obecność toksyn w wodach rzeki potwierdziły także badania wykonane w Czechach. Na teraz to wszystkie informacje. Kolejne wydanie o godzinie 10. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.